widzowie, dzień dobry, z tej strony Milky i dzisiaj jest ze mną wasz ulubiony, najulubieńszy po prostu z wszystkich ulubieńszych. Papuga, jak ma na imię? Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać. Ugadać mamonę. Na. Jak to maluga. Dobra widzowie, witamy was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. To jest mój pierwszy odcinek w życiu, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Zostawcie łapkę w górę, słuchajcie, na sam start mojego kanału. I tak, jaki widzowie, pierwszy? No żartuję, Jezu, nie znasz się na żartach. Nie znam. No dobra, ja też nie. W każdym razie, moi mili widzowie, w dzisiejszym odcinku Szczypson spędzi dzień tak jak ja, żeby on zrozumiał, jakie moje życie jest... Nie! Widzowie, słuchajcie, dzisiaj zobaczycie mój najnudniejszy dzień. Nieprawda, to jest najbardziej ciekawe i tam jest jakiś widz i jak ogólnie jak wstaję rano, no nie, modlę się, po modlitwie idę i po prostu, no widzów stąd muszę... Dobra, patrz, widzisz tego widza? Widzę go, no widzę, dostrzegam moim okiem z SIP. Zaraz do ciebie on przyjdzie, uwaga. Okej. No i co tutaj się dzieje, czekaj, okej, dobra, widzę, że widzowie... Jest szanowany, jest wyszedł z serwera. Oho, on po prostu, on wiedział co go czeka, więc tak, to jest właśnie, potem bije się, jak widzisz, ze szkieletami, ale nie, dobra, tak całkiem serio, chodź. Bo musimy od początku. Dobra, słuchaj, ja... Aha, fajnie, że cię w ogóle przecięło, nie? Fajnie, wiesz co, fajnie, że ty po prostu zacząłeś mówić i wiesz co, i internet powiedział nie. Ej, ty teraz sobie ze mnie robisz, a ja? Halo? No nie, ty robisz teraz jaja, już teraz... Słyszałam to. Czy ty możesz przestać? Halo. O, no, kurde, no słyszę, że ty udajesz, chodź tu. Czy ty możesz tutaj usiąść? A możesz się normalnie odzywać do mnie, czy nie możesz? Zakaz. Ej. No, nie mów mi, że ty sobie jaja robisz takie ze mnie. Dobra, Szczypson, już. Dobra, żyjemy, słuchajcie? Tak. Dobra, więc tak, wstaję rano. I... Wstajesz rano? Wstaję rano, kulki już gotowe, a nie chrupki. Nie no kulki, jakie chrupki, co ty wiesz o życiu, człowieku. Dobra, wstaję rano i ogólnie... No wstaję rano, kulki już gotowe. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że... Dobra. Zostawiliście suba. Dokładnie, i ogólnie zawsze karmiłam kota, ale moi widzowie zabili mi kota. A twoją papugę jakoś zostawili, więc... No i bardzo dobrze. Miej się na baczności. Zważ, bo jedną twarz masz. Dobrze, przepraszam. Dobra, więc tak, ogólnie zawsze karmiłam kota, ale że nie mam kota, no to go oczywiście nie karmię. No i teraz sobie robię... Czekaj, ale to... A, dobra, okej. Fitness. Parę widzisz. Tak. Przysiad, o jaki proszę. Fitness? Dwa. No, ze mną rób przysiady. 3, okej. 4, o. I 5, dobra, to wystarczy, bez przesady, nie? Dobra. Dobra, zrobione i teraz słuchaj, jedzenie. Ja na śniadanie, wiesz co jem? Golden Apple, nie? Bo ja po prostu mam pieniądze, rozumiesz? Jestem bogatym człowiekiem. Ja po prostu mam takie rzeczy, ja mogę jeść, nie? Rozumiesz? Ciekawe. No i właśnie tutaj wcinam sobie złote jabłko, tak? I teraz tak, chodź. Złote jabłko. Chodź. Ja jak już zjadę śniadanie, ja zjadłam śniadanie, no to teraz, mój drogi, idziemy się umyć. Ale to nie będzie zwykła kąpiel, to będzie kąpiel w rzece, bo ja lubię dzicz trochę, nie? Ja lubię takie doświadczenia związane z naturą, lubię obcować z naturą, łączyć się z nią i właśnie poranek traktuję jako takie właśnie, taki moment zjednoczenia mnie oraz natury. No i tutaj właśnie, prawda, wiesz, spacerek, wiesz o co chodzi, no, normalna akcja, sytuacja, normalnie. idę tutaj. No i teraz to jest bardzo ważne, na główkę skaczę do wody, nie? Po prostu sobie tak. W Minecraft się nie da skakać na główkę. Da się. Okej, no i teraz wiesz, no po prostu się, wiesz, nie? Po prostu takie poranne 10 km kraulem, nie? Dobra, ale ty tak nie żyjesz. No jak to nie? No ja codziennie tak żyję w Krakowie, no stary. No serio. Ja, jasne. No tak, no 10 km kraulem, nie? Dobra, jak ty nie masz kota. Dobra, no i teraz słuchaj. Ale będę miała. I w ogóle zombie za tobą idę. Dobra, właśnie będę miała kota i będzie super. Dobra, okej, jesteśmy umyci, wszystko jest fajnie i teraz tak. Popatrzysz na mnie, spojrzysz na mnie. Tak, przepraszam, bo musiałem odpisać, bo mnie torturują. Tak, wiesz? No ja wiesz co, ja nie wiem, bo ja po prostu zawsze podpisałam 100% mojej uwagi na tych odcinkach, a ty widzę, że jesteś rozproszony w ogóle. Jesteś rozproszony, tak? Przeszkadzam ci? Dobra, przepraszam, okej, dobra, kontynuuj. Spędzam czas jak ty. No przecież, ale ja się nie obrażam. Dobra, chodź. Szybko. To było... Ej, ja nigdy nie słyszałam, jak ty to mówisz, no dobrze, tak komicznie z moich ust. Ej, naprawdę, w życiu się nie spodziewałam, że to kiedykolwiek usłyszę, nie? To było piękne, dobra, to ci wyszło akurat, to ci wyszło, dobra, to było dobre, to było dobre. Dobra, po tym jak właśnie sobie poopowiem jakieś angielskie słówka typu well, to chodź teraz, bo teraz czas na naukę, mój drogi, dobra, biegnę. A ty nie możesz flya? A, bo ja mamy flya, no tak. Okej, okay, bo ja widzę, że ty masz naprawdę problemy czasami, ale no spokojnie, jak jesteśmy dom, to nie, bo ja po prostu gram tak jak widzowie, nie oszukuję. No a ja po prostu, wiesz co, a ja mogę, a ja tak mogę, bo z rangą Kit Cox tak można i ja sobie ją kupiłam, no i teraz mogę. Dobra, gdzie mam iść? Chodź tutaj do mnie, chodź ze mną. Dobra, i tak, sprawa wygląda następująco, nie? Czas na naukę. No i teraz jakby wiesz, uwielbiam się uczyć, uwielbiam czytać. No wiadomo, tutaj nie będziemy czytać w Minecrafcie, no bo się nie da, no ale tak to bym poświęciła jakieś, wiesz, 3 godziny na przeczytanie dwóch tomów Braci Karamazow oraz Anny Kareniny. Ale aktualnie, no po prostu powtarzam jakieś moje ulubione informacje. Na przykład, uwaga, Szczypson, powiedz mi, kto napisał Dziady? Mickiewicz. Super, a jak są po angielsku Dziady? Grandfathers. Prawda? Prawda. Dobrze, lecimy dalej. Kto napisał, albo niech będzie, kto napisał ludzi homeless? Czyli ludzi bezdomnych. Dobra. No, kto napisał Fredro. Ludzi homeless? Blisko. Nie mam pojęcia. Szczerze, ja też nie mam pojęcia. Prawdopodobnie to był chyba Żeromski, nie wiem nawet. Dobra. Dobra, no to ja wiem, to jestem bardzo aktywny. Wiem tyle co ty, czyli nic. Nie, no super. Okej. Ale jest fajne tak mało wiedzieć. Dobra, cytat. Ej! No ja tak nie robię. Dobra, cytat, słuchaj, cytat. Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Z jakiej to jest książki? To jest z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Nie, to są z Grandfathers, to jest Grandfathers. Jezu, dobra, lecimy dalej. Czekaj, jak to było? Jak to był ten cytat? Dobra, ty tylko Dziady. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To Zemsta. Dobrze, i kto napisał Zemstę? Aleksander Fredro. No, brawo, jak ktoś biłam teraz, brawo, nie wiem czy... No błyszczysz jak tak wyjazda, no nie wiem. Dobra, ja też bardzo lubię na przykład fakty, takie ciekawostki, nie? Takie ciekawostkowe ciekawostki, no to na przykład, nie wiem... Dobra. Na przykład, że w 1976 roku utworzono Komitet Obrony Robotników. Aż też zaczął padać taka smutna informacja. Nie, to nie jest smutna, to jest bardzo dobra właśnie informacja. To jest świetna informacja dla Polski, dla naszej tożsamości narodowej, rozumiesz? Także no, to jest bardzo fajne. Powiem ci, że zaczynam być zmęczony byciem tobą. Dobra. Że masz teraz takich nudnych informacji. To nie są nudne informacje, jest bardzo ciekawe. I teraz czas na żarty, bo ja jestem ogólnie moje życie. Dobra, to teraz to już w ogóle się zanudzimy. Jest przepojone żarty. Nie no, słuchaj, musimy teraz opowiadamy sobie żarty, dawaj. Powiedz jakiś jeszcze żart, bo ja mam trochę, wiesz, czasami zły humor, no i po prostu, żeby sobie powiedzieć humor, no żarty jakieś, nie? Żart? Kurczę, nie znam żadnego żartu teraz, tak? No nie wiem, no kurczę... Ja mogę ci powiedzieć mój ulubiony? Mogę? No. Dobra, to stało dwóch panów na przystanku. Jeden się pyta drugiego, czym jedziesz? Jedynką, a ty dwójką. Przyjechała dwunastka i siedli razem. To też ci powiem żart. Dobra, przychodzi garbata baba... No nie, czekaj. No, przychodzi garbata baba do lekarza. No. A lekarz do niej, po co się skradasz? No i widzisz, jakie teraz życie jest piękniejsze, pełne humoru i śmiesznych rzeczy. Widzisz, ale ten mój żart już przy samym przychodzi garbata baba do lekarza. To już jest mocno. Ej! Wszyscy jak mogłeś. Dobra, lecimy dalej. I teraz tak, nie? Pouczone, zrobiony trening, wszystko zrobione. No i teraz czas na czas wolny. A ja akurat dzisiaj mam zaplanowaną randkę, więc... No ale ty jesteś jako ja, no chodź, że kurde, czekaj, bo musimy tutaj to przedstawić. Dobra, randka i gdzie? Z Dave'em. Dobra, ej, masz armor standa? Nie mam. A musisz, no dobra, no to w takim razie inaczej, to... Czekaj. To jest randka z Dave'em, no i... Jakbyś był... Nie ma Dave. No. Szczerze mogę ci powiedzieć tak, że to osoba torturująca mnie w wiadomościach to jest właśnie ten osobnik, który mi pisze, że już powinien być na nagrywce. Ale... Dave'ie! Jesteś teraz na randce z nim, jako ja. Jestem na randce. No. Jako ty! Jako ja, no. Kochany ty mój! Daj buziaka. Jezu, ja tak nie mówię, no nie, no weź się bardziej postaraj, no jakiś, nie wiem. Masz... Nie wiem jak ty robisz! No nie wiem, no ja też nie, no jak to nie wiesz? Nie byłem na randce, nie wiem. Nie pamiętam. Ale to było w Minecraft, no to nie pamiętam co jak wtedy było, to wtedy ja przejmowałem inicjatywę, robiłem wszystko, organizowałem, a ty tylko mówiłaś o, dziękuję. No to właśnie. O, dziękuję. A za co? O, dziękuję. Z Bogiem. Z Bogiem jeszcze ci powiem, nie no wiesz co, no i Dave teraz, i teraz mi nie wyjdzie przez ciebie z Dave'em. Ty będziesz tym w ogóle przyczyną tego. Najgorzej na świecie. Dobra, jestem po randce, cudownie było. Oglądałem teraz film, ale w Minecraft nie ma filmu, więc teraz uwaga. Idziemy spać. Tak, wieczorny scratching. Najpierw wieczorny scratching, co to to? Rozciąganie, co? No rozciąganie, no teraz wiesz. Wieczorem jest... ty się jeszcze rozciągasz? Tak, krok odstawno-dostawny. Mhm, lewo, prawo. Co? Teraz znowu część przysiadów. 2, 3, 4. Ale masz żudne życie, jasne. No i teraz śpiewam. Co robisz? Chyba śpisz, a nie śpiewasz. Śpiewam teraz, dawaj. Męskie granie. No to dawaj, pokaż co śpiewasz. Daj mi przykład, ja powtórzę. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Dobra, mamy to złe, możemy spać? Tak, właśnie teraz idziemy poświęta. Spać. No i co z tego? Ja nie mogę, przeżyłem dzień jako ty. Tak, gratulacje, i co? Nie podglądasz, tu jest podglądacz! Co? I nam na te podglądacze. Jaki on ma nick? O Boże. I tak, jak ci się podobał dzień ze mną? Zobacz go, zobacz go. To jest ten Sip. O. Zip się właśnie rozsypał. Widzowie, tak to się z wami stanie, jak będziecie podglądać mnie i Szczypsona jak śpimy. Więc nie róbcie tego. Widzimy się już niebawem na moim kanale, na drugim odcinku w moim życiu. Cześć widzowie, pa pa!